Proszę państwa, ta dziewczynka jedzie sama do Warszawy. Sama. A dlaczego sama? Bo jest sierotą. Proszę państwa, adres ma na tekturowej karteczce tutaj. Zawiesiłam na piersi. Jedzenie ma w torebkach, a w Warszawie się po nią zgłoszą. Proszę na nią uważać i proszę się nią zaopiekować. A! Niech nie podchodzi do okna. I niech się nie zaziębi. A! I proszę nie palić papierosów. Przez 2 godziny może się pan powstrzymać. Ale przecież nie palę papierosów. Nie szkodzi. O. Pani jakoś przyzwoicie... Nie, pani jakoś przyzwoicie wygląda. Proszę się nią zaopiekować. I niech nie je żadnych owoców, bo pewnie nie myte. Mój mąż doktor mówi, że już ma dosyć jednej epidemii. Chwileczkę. Proszę państwa. Czy ja mogę liczyć na wszystkich tutaj zebranych? Tak. Tak. Dobrze. Dobrze, proszę dobrze, pani. Dobrze, dobrze, dobrze. Dziękuję. Pa, pa, ciociu. Bo inaczej Pan Bóg was skaże. Pa, pa, a Basiu, Basiu, jakby ci się chciało... Siu, siu, to... Basiu, Basiu. Może zdejmiesz płaszczyk, kochanie? Tak, tak, tu bardzo gorąco. No chyba panu nie przeszkadzamy. To się pani tak tylko zdaje. Dziecko ma swoje prawa. Dziecko nie ma żadnych praw, bo dziecko nie spełnia żadnych obowiązków. To ten adres. Ciekawe, bardzo ciekawe. To ty, maleńka, nie masz rodziców? Pewnie nie ma, sierotka. A powiedz, dziecko, czy ta pani, co cię przyprowadziła, to była twoja ciocia? Ciocia. Patrz pani, jacy to ludzie dzisiaj samo dziecko puszczają w tak daleką podróż. Pomylone dziecko. Co się panu nie podoba? Nie wolno się dziecku śmiać? Wolno, ale nie ze mnie. Korona panu z głowy nie spadnie. Nie bój się, dziecko, nie bój się. Ja się nie boję. Jeszcze. Powiedz tym paniom, żeby się one trochę ponawykrzywiały. Odsuń się, moje dziecko, bo pewnie przeszkadzasz temu panu. Nie trzeba drażnić tego pana. Szklanie włoskie! Czego ten pędrak chce ode mnie? Takich dzieci nie powinno się puszczać do przedziału. Takie dzieci powinno się uwiązać za nogę sznurkiem i wystawiać za okno. Jeżeli ten pędrak natychmiast nie przestanie... To co? Będzie nieszczęście. Pan
Pan jest nieuprzejmy. Pan utopiłby to niewinne dziecko w łyżce wody. Chińczycy są mądrym narodem. Potopią dziewczęta zaraz po urodzeniu. Szkoda, że szanowne panie nie urodziły się w Chinach. Gór! Nie słuchaj tego pana maleńka. Chodź, maleńka. Napijesz się mleka. Proszę pana. Proszę pana. Poproszę o gorące mleko. Proszę bardzo. Proszę. O, dziękuję bardzo. Pij prędko. Nie grymasz prędko. O! Och, nie zdara. Nie zdara. Ma pani wdzięczność. No, całkiem roztropne dziecko. Bardzo zabawne. Zabawne, dziadka. Poczekaj. Szanowne panie, obiecały zająć się tą pannicą. I cóż z tego? Do Warszawy niedaleko. Któż się nią zajmie na dworcu? A cóż to pana obchodzi? I skąd pan się zrobił nagle taki troskliwy? Przyjdą po nią. Przyjdą. A jak nie przyjdą, to szanowne panie będą miały niezły bal. Co to wszystko ma znaczyć? Może łaskawie pan nam objaśni? Ja nie jestem encyklopedia. To złe dziecko. Mam już dosyć tej całej zabawy. O, dlaczego pani wstaje? Do Warszawy jeszcze kawał drogi. Przy wyjściu zawsze jest tłok. Wolę czekać na korytarzu. W takim razie ja z panią. Do widzenia, dziecinko. Do widzenia. Bądź zdrowa. Do widzenia. Moje uszanowanie. Och, nikt od pana uszanowania nie żąda. Cofam. Niech panienka wstaje. Już jesteśmy w Warszawie. To podaj płaszczyk. Czy wiesz, że mógłbym cię udusić? Uduś? Proszę, wziąłeś płaszczyk. No. Tak. Tutaj, bagażowe. Jeszcze jedną walizkę. Chodź, tu jest zimno. Poczekamy. Mnie zaczyna być gorąco. Kto miał tutaj czekać na ciebie? Nie wiem, kto miał po mnie przyjść. Pan czy pani? Odpowiadaj! Nie odpowiadasz, oczywiście. Tak jest najwygodniej. A zaczekaj, że sobie tutaj sama. Ja jestem za stary na niańkę. Nie odchodź, wujku. Jeżeli się rozpłaczesz, to cię zmiażdżę. Drapież. Na twoją intencję nie będę się golił, ty. Ty. Jak masz na imię? Basia. Ty. Ty, Basiu. Biedny Walicki. Znowu plajta. Otwieraj! Sam sobie otwórz! Drzwi nie są zamknięte.
Otwieraj, łotrze! Otwieraj, łotrze! Otwieraj! Antoś, żebym tak zdrów był. Gdzieś to znalazł? W pociągu, bierz ją. Ja, nie bój się, to dobry wujaszek. Dobry, bardzo dobry. Zmęczyłem się. Ten pędrak jest ciężki. To pędrak? Dajże mi trochę odpocząć. Zajmij się nią, później ci wszystko opowiem. Jaki wesoły berbeć. A może ona jest głodna? Ja mam śledzie i trochę wódki. Dobrze. Kochana pani Józefowa. Ja nie chcę pić mleka. Ona na pewno jest bardzo zmęczona. Trzeba ją położyć spać. Podłóż coś tam pod tę kanapę. Ale o tej porze już wszystkie dzieci już śpią. Śpią. A gdzie bajka? Natychmiast opowiadaj bajkę. No nie można cyganić. Nie, ci dam bajkę, ty koniu. A jaka to ma być bajka? Wesoła czy smutna? Wesoła i smutna. No więc był sobie no ten taki... ten konik garbusek i miał jeszcze 7 braci śpiących. No i wszyscy razem wyszli sobie do lasu, żeby zbierać jagody i te takie te małe... No, no grzyby. Tam, o, o tak, grzyby. No, grzyby. Spotkał ich tam okrutny, straszliwy diabeł Boruta, który siedział w pniu wierzby i zionął piekielnym ogniem. A od tego ognia wierzba się zapaliła. Tam taka bajka. No uważaj teraz, żebyś nie zaskrzytał. Nic z tego nie można odczytać. Przynajmniej bardzo mało. Pokaż. Samo mleko i łzy. Nie, ty masz lepsze oczy. Co to może być za litera? To duża, bo i plama jest duża. To może być P, może być G. No, na pewno to jest małe T. Druga litera z rzędu. No. A jeżeli to jest imię, to trzeba pomyśleć, jakie imiona mają te jako drugą w kolejności. Ptolomeusz. Tak. Druga litera w słowie kretyn jest R. Czyś ty w młodości upadł na ciemię? Skąd Ptolomeusz? No, słyszałem. Tak, słyszałeś, kreaturo. O królewskiej dynastii Ptolomeuszów. W teatrze słyszałeś. Być może. Nie, no to może być Stefan. Nie, nie może być Stefan. Rozmazany Stefan to by dał plamy wielkości 6 liter. Osły Dardanelskie! Przecież to jest Stanisław! No, bądź pozdrowiony, Stanisławie. Jesteś pewien? No oczywiście, że jestem pewien. A dalej są wyraźnie litery Olszo, 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 Olsz... Czy ty wiesz, że to jest jedyna istota, która się do mnie przytuliła? Do mnie? Do tej mojej gęby, którą straszę ludzi? Czy to jest ludzka twarz?
To jest burza żywiołów. Czy ktoś kiedyś uśmiechnął się do mnie? Nie pamiętam. Tylko ona jedna. Ech, gdybym ja był bogaty, gdybym ja miał pracę. Czytałem w gazecie. Ale kim ja jestem? Nędzarzem, łapserdakiem, podrzędnym aktorzyną. To nie możemy temu dziecku zapewnić opieki. No, bierzmy się do dzieła. Trzeba odczytać adres za adres. Adres bardzo jest zapłakany. Warszawę widzę wyraźnie. Szawa. No ale może być nie szawa. Nie może być, ty durniu. Bo ta trajkotliwa dama, która ją wprowadziła do wagonu, mówiła wyraźnie, że ma wysiąść w Warszawie. Szukaj ulicy. Długa czy krótka? Raczej średnia. Średnia? Mam! Cicho, pozbudzisz małą. Mam. Olszowski. Olszowski. Książka adresowa. Książka adresowa. O, Olszowski, Olszowski. Olszowski. Olszowski Stanisław. Bednarska 23. Mieszkania 5. Literat. Literat? Mhm. No to ja go znam. To bardzo dobry pisarz. Grałem w jego sztuce. To zrobimy. Oddajemy ją? No, nie mamy innego wyjścia. Musimy jej to powiedzieć. Chodź tutaj. Basieńku, posłuchaj mnie uważnie. O, panie Wojciechu, kochany, a cóż to za ohydne sztuczydło. Miałem panu to powiedzieć i odradzić, ale... Ale nie ośmieliłem się. Dziękuję. Pan to pisze tak pięknie, że naprawdę chce się człowiek tak patrzeć na tę scenę i patrzeć. O, laseczka. Dziękuję. Uszanowanie. Dziękuję. Uszanowanie. Może jeszcze konia. Panie Stanisławie, prosimy do nas. Nie, dziękuję uprzejmie, niestety nie. Nie mogę. Witam, panie Stanisławie. Witam. Jedźmy do Adrii. Zaraz, zaraz. O, pan Olszowski, a co to dzisiaj tak wcześnie? A, byłem w teatrze pani Walentowa i szkoda gadać niepotrzebnie. Dziękuję, proszę, proszę. Dobrej nocy. Dobranoc. Czy ja mam halucynację? Co to jest? No, to jest chyba moje mieszkanie. Michaś! 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 O, trutniu jeden. Poczekaj. O, będziesz mi tu zaraz gadał. Pali się. Wstawaj. Wstawaj. Kto to jest? Basia, albo co? Jaka Basia? Mów, trutniu, kto ją położył do mojego łóżka.
Ja, a bo co? Ty ją położyłeś? A skąd ją wziąłeś? Michaś, mów prawdę, bo ci serce wydrę. Proszę pana, za co? Dziecko chciało spać. Ale skąd je wziąłeś? Znikąd brałem przy pana. Przyszło wieczorem dwóch panów z teatru. Jakich dwóch panów? Z jakiego teatru? Jeden był młody, a drugi stary i okropnie zły. I on grał wtedy, jak pana komedię wystawiali. Walicki się nazywa. Przyprowadzili dziecko, powiedzieli, że pan wszystko wie i że nieładnie, że pana nie było na dworcu. Ja chyba oszaleję. Na jakim dworcu? Ja nic nie wiem! Mówili, że mnie uduszą, jak nie dam dziecku jeść, nie położę spać. To siedzieli. Siedzieli tutaj i pilnowali. I mówili jeszcze, że pan się bardzo ucieszy, bo to bardzo kochane dziecko i że pan jest jego wujem. Że ja jestem wujem? I ty, czorcie jeden, uwierzyłeś w to wszystko? Miałem nie wierzyć? Idź spać. Pogadamy jutro. Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz ty mnie pocałuj. No pocałuj mnie. Musisz się przybrać, bo zaraz będziemy jeść śniadanie. Będą grzanki z miodem, będzie kakao z pianką. Chodź. Michaś, podaj mi kawę do gabinetu. Ujku, podnieś mnie do góry. Proszę bardzo. Hop. Basiu, musimy porozmawiać. Dobrze, ale najpierw daj książkę. A którą? Tę. Tą grubą. Proszę bardzo. O czym ona jest? O królach. Dobrych czy złych? I o dobrych, i złych. Basiu, ktoś miał na ciebie czekać na dworcu w Warszawie? Kto to miał być? Nie wiem. Czy to ty napisałeś te książki, bo Michaś mówił, że... Michaś? Aha. A jak nazywali się ci panowie, którzy cię tutaj przyprowadzili? Pamiętasz może, gdzie mieszkali? Nie wiem. Opowiedz mi o dobrym królu, bo złym nie chcę. Dobrze. Ale co ja mam z tobą zrobić? Coś ci pokażę. Stanisław Olszowski, Warszawa, ulica Bednarska, 23, mieszkania 5. Wszystko się zgadza. Awantura arabska. Co ja mam teraz zrobić? Skakać!
że spotkamy się.